Witam Państwa serdecznie w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, a szczególnie chciałabym przywitać w dniu dzisiejszym panią Marię Jurczyk, której dzisiejsze spotkanie jest dedykowane. Witam wszystkich miłośników historii oraz gości, którzy znajdują się przed ekranami swoich komputerów, bo to spotkanie jest dzisiaj transmitowane online. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witam Was, droga młodzieży. Na wstępie poproszę o zabranie głosu panią dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, panią Dorotę Mleczko. Dzień dobry, bardzo serdecznie również ja witam wszystkich szanownych państwa, tych w tej sali, jak i przed ekranami monitorów. Również bardzo ciepło witam panią Marię, naszego świadka historii, za to, że i dziękuję za to, że zechciała być tutaj z nami dzisiaj i dzielić się swoimi wspomnieniami. Kilka tygodni temu, dokładnie 3, mieliśmy okazję wysłuchać wspomnień pani Józefy Hanzli, która opowiadała o Brzezińce, o miejscu, gdzie się urodziła i wychowała. Dziś dzięki pani Marii mamy okazję poznać bliżej historię innej miejscowości naszego terenu, naszej ziemi, a mianowicie, jak wiecie państwo, Osieka. Mam nadzieję, że te spotkania ze świadkami historii, którzy pochodzą z różnych miejscowości naszego terenu, pozwolą nam wszystkim poznać lepiej tą historię, historię miejscowości i ludzi, bo przecież jak wiemy, historię tworzą ludzie i ich losy. To, co istotne w moim przekonaniu, to również to, że nasi świadkowie pochodzą z rodzin o różnych statusach. W związku z tym mają różne doświadczenia życiowe, ale tym bardziej ich relacje, wspomnienia są dla nas cenne, bo pozwalają na pełniejszy, bardziej komplementarny obraz historii naszego terenu, a przecież o to nam wszystkim chodzi. Wątkiem z naszej perspektywy, z perspektywy muzeum, wątkiem szczególnie istotnym dla nas są czasy okupacji niemieckiej i dzieło pomocy więźniom obozu Auschwitz. O tym zapewne i nie tylko o tym pani Maria więcej nam opowie. Żeby już nie przedłużać, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję pani Marii za obecność. To niezwykle ważne w moim przekonaniu, że bezpośrednio od świadka historii będziemy mieli okazję usłyszeć o wartości człowieczeństwa wobec okrucieństwa ludzi, którzy o tym swoim człowieczeństwie podczas wojny zapomnieli. Mam nadzieję, że będzie to spotkanie nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy o tej historii lokalnej, czyli czymś, co dla nas wszystkich powinno być najbliższe, ale również chwilą refleksji nad wartością dobra, niezależnie od tego, w jakich czasach żyjemy. Także bardzo serdecznie pani Mario dziękuję i państwa zapraszam do wysłuchania wspomnień naszej pani Marii. Dziękuję. Szanowni państwo, zanim poprosimy panią Marię i porozmawiamy na temat czasów okupacji, chciałybyśmy z koleżanką tak krótko przedstawić historię miejscowości, z której pochodzi pani Maria, czyli teraz działa. Dziękuję. Więc przybliżymy tutaj z koleżanką Joanną historię miejscowości Osieka, a także przybliżymy troszeczkę życiorys pani Marii. Osiek jest jedną z najstarszych wsi piastowskich, książąt śląskich, następnie oświęcimskich i oświęcimsko-zatorskich. Jest również jedną z największych osad z tego okresu o bogatej tradycji historycznej. Nazwa wsi pochodzi od obronnych warowni budowanych z pni drzewnych, zwanych osiekami. W XVII wieku Osiek stanowił jedną z najbogatszych posiadłości w okolicy Oświęcimia. Według inwentarza z 1776 roku nazwany był państwem osieckim. Dobra osieckie należały między innymi do rodziny Porębskich, Herbu Kornicz, Baranieckich, Lariszów, Borkowskich oraz Rudzińskich.
Głównym źródłem utrzymania mieszkańców Osieka było od najdawniejszych czasów rolnictwo oraz rzemiosło. Większość przedmiotów codziennego użytku, w tym również części garderoby, mieszkańcy wykonywali sami. Z tej prostej przyczyny, że nie posiadali gotówki na ich zakup. Postęp i zmiana warunków życia nastąpiła wraz z przejściem wsi w ręce rodziny Rudzińskich. Oskar Rudziński, który przejął majątek osiecki w 1885 roku, doprowadził z czasem do jego świetności. Wykształcony na akademiach rolniczych, postawił na wysokim poziomie gospodarkę rolną w Osieku. Rozwinął również gospodarkę rybną, wysokiej klasy hodowlę bydła i drobiu. Założył od nowa browar, gorzelnię, fabrykę drenów, fabrykę dachówek i cegielnię. W Osieku funkcjonowały również dwie szkoły. W Osieku Dolnym oraz od 1913 roku w Osieku Górnym. Na szczególną uwagę zasługuje znajdujący się pałac pochodzący z drugiej połowy XVIII wieku, późnobarokowy, przebudowany około 100 lat później przez rodzinę Lariszów w stylu orientalnym. Do wyjątkowych osobliwości tegoż pałacu należy jedna z sal w stylu mauretańskim. W pałacu gościli tacy słynni Polacy jak brygadier Józef Piłsudski, dowódca II Brygady Legionów generał Józef Haller oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej profesor Ignacy Mościcki. Należy kilka słów powiedzieć też o czasach wojny. Tak jak pani dyrektor wspominała, my się głównie na tym czasie, na tym okresie skupiamy. Pogłoski o zbliżającej się wojnie były coraz częściej tematem rozmów mieszkańców Osieka. Kiedy 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa, ludność Osieka, jak większość okolicznych mieszkańców, wpadła w panikę i pakując swój skromny dobytek uciekła w nieznane. 5 września 1939 roku do Osieka wkroczyły oddziały niemieckie zajmujące budynki publiczne, urząd gminy, szkoły, posterunek policji oraz zabudowania dworskie. Na początku okupacji Niemcy, zwłaszcza przedstawiciele Wehrmachtu, odnosili się do mieszkańców w miarę życzliwie, wykorzystując ich do prac polowych. Z czasem ta sytuacja uległa zmianie. W kwietniu 1940 roku w Osieku zaczęła się fala aresztowań, głównie osób wykształconych, i byli to przeważnie kierownicy szkół, czyli byli to nauczyciele. Większość z nich zginęła w obozie w Mauthausen. W 1941 roku, pod koniec maja, rozpoczęła się akcja wysiedleńcza i trwała ona aż 3 dni. Osieczanom zostały odebrane zagrody i gospodarstwa objęte przez niemieckich osadników zwanych Bauerami. Spośród wydalonej ludności młodszych kierowano roboty przymusowe do Niemiec, a część pozostawiono jako prawie darmową siłę roboczą u poszczególnych Bauerów. 26 stycznia 1945 roku do Osieka wkroczyły wojska rosyjskie. Poprzedniego dnia wioskę opuścili niemieccy urzędnicy na czele z burmistrzem oraz Bauerzy, którzy zabrali na furmanki i podstawione samochody wszystko, co zdołali na nie załadować, co zdołali zabrać. Powracający z wysiedlenia i z przesiedlenia gospodarze osieccy zastali w swoich niezburzonych domach niewiele. Często te gospodarstwa były zupełnie puste. I proszę Państwa, w tej właśnie miejscowości 18 września 1930 roku przychodzi na świat Maria Domasik po mężu Jurczyk, jako najmłodsza córka Tekli i Józefa Domasików. Tata pani Marii z zawodu był kołodziejem, rzemieślnikiem zajmującym się wyrobem drewnianych wozów i kół. Prowadził własny warsztat i zajmował się gospodarstwem. Mama pomagała w prowadzeniu gospodarstwa i zajmowała się wychowywaniem 4 dzieci: Stanisława, Heleny, Mariana
i właśnie pani Marii. W 1936 roku pani Maria rozpoczyna naukę w Szkole Powszechnej w Osieku Górnym. Jednak nie udaje się rozpocząć już nauki w klasie czwartej, gdyż 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Dopiero w 1940 roku pani Maria rozpoczyna edukację, ale jest już to szkoła niemiecka. Pod koniec maja 1941 roku rodzina Domasików zostaje wysiedlona do Grójca, gdzie otrzymuje pokój w domu państwa Miłoniów. Następnie przenoszą się do Puścin, do rodziny Wojtalów, aż w końcu otrzymują dwa pokoje w folwarku w Grójcu i tam przebywają do końca wojny. W 1943 roku pani Maria rozpoczyna naukę w piątej klasie w otwartej przez Niemców szkole dla dzieci w Grójcu. Szkoła zostaje jednak po roku zamknięta. Rodzice pani Marii zaangażowani byli w działalność konspiracyjną. Pani Maria pomagała mamie w przypakowywaniu paczek oraz korespondencji, która przychodziła z generalnej guberni, a docelowo miała trafić do obozu. Adresowała na nowo pocztę na adresy, które dostarczane były im przez Kazimierza Jędrzejowskiego, młodego bojownika batalionów chłopskich. Do 1949 roku pani Maria uzupełniała eksternistycznie swoją edukację. W tym samym roku, w 1949, pani Maria poznaje swojego przyszłego męża, Józefa Jurczyka. Ślub ich odbywa się rok później. Mają trójkę dzieci, dwie córki i syna. Po śmierci męża w 1989 roku pani Maria wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i tam przebywa z przerwami prawie 20 lat. Obecnie mieszka w Osieku. Szanowni Państwo, czas oddać głos pani Marii, więc zapraszamy do wysłuchania wspomnień i opowieści o niełatwych czasach okupacji niemieckiej. Pani Maria, zapraszamy. Tu się przeredagujemy troszeczkę, żeby było wygodnie. Dziękuję. Troszeczkę poprzestawiamy, żeby panią było to posłuchać. Żeby było lepiej słychać. Myślę, że będzie dobrze. Mam nadzieję. Słychać dobrze. No. Pani Mario, pierwsze pytanie, które mam do pani. Jakby pani mogła nam opowiedzieć, jak zapamiętała pani moment wybuchu II wojny światowej? Ale owszem, powiem, ale najpierw chcę wszystkich bardzo mile przywitać. Młodzieży. Witajcie, młodzieży. To, co pamiętam i o co będziecie mnie pytać, będę odpowiadać. A więc pani pytanie. Jak zapamiętała pani wybuch II wojny światowej? To był 1 września i chyba to była niedziela. No, wszyscy wiedzieliśmy, że już wybuchła wojna i takim szczególnym znakiem i zapamiętałam niemiecki samolot przeleciał bardzo nisko nad, no po prostu nad naszą posiadłością. A mój brat Marian, tak była koło drogi kukurydza posadzona i ten samolot leciał nisko i strzelec pokładowy strzelał. I kulki leciały tak, po tej kukurydzy tak szeleściło. A mój brat Marian w tej kukurydzy tam się położył i mówi, możesz mi tu strzelać, gdzie? Pokazał. No. No ale ten samolot przeleciał i już więcej nie przyleciał tam. A tak, no to było spokojnie. Dopiero po kilku dniach widzieliśmy wojsko niemieckie i żołnierzy, a że droga nie była tak jak teraz, asfaltowe drogi i tu szosa do Święcimia na Kęty. Była też szeroka, ale nie była asfaltu, tylko bita droga. Tak samo i przez naszą wieś. No to to wojsko jechało i
z tym sprzętem całym po tej drodze. To był taki odgłos, tak no, trzaskało po tych kamieniach. I żołnierze niemieccy naprawdę zachowywali się w miarę tak z kulturą. Nawet było tak, że tam dzieci gdzieś były na tym, to nawet czekoladę podali. No, to były początki. A później było dopiero różnie. No. A pani Mario, a pamięta pani, jaka była reakcja pani rodziców na zbliżający się front? Jak rodzice zareagowali? To cofnę się kilka dni wcześniej, bo bardzo dużo ludzi uciekało, bo był taki popłoch i była taka fama, że Niemcy zabijają, odrębują ręce, nogi, no robią takie straszne rzeczy. I ludzie uciekali. I pamiętam, że koło naszego domu było tak ludzi, rodziny i było dużo zbrzeszcz. I mój ojciec, bo był w młodości służył w wojsku, bo służył w drugim pułku szwoleżerów rokitniańskich, a więc i dosłużył się tam rangi kaprala. I poza tym jeszcze to było ułani, a więc było wojsko na koniach, więc zrobił taki kurs weterynaryjny w wojsku. I po tym kursie miał uprawnienia technika weterynarii. I mój ojciec tak do tych ludzi, co byli zgromadzeni koło naszego domu, mówił, nigdzie nie uciekajcie. Zawróćcie się z powrotem do domu, bo nikt nie będzie ani wam rąk odrąbywał, ani was mordował. Przyjdzie armia, zobaczymy, co będzie i jak się będzie zachowywać, bo pójdziecie gdzieś na poniewierkę, nie wiecie gdzie. I może to jest nie... No i tak mój ojciec przekonywał tych ludzi, dużo ludzi z tych brzeszcz i zawrócili się. I jak już potem Niemcy wkroczyli, po kilku dniach jakoś, to ludzie, pamiętam, że z tych brzeszcz ktoś i dziękowali mojemu ojcu, że jednak ich przekonał, że nie poszli na poniewierkę. Bo ludzie, którzy poszli, uciekali, to i poginęli po drodze, bo i były bombardowania na tych ludzi i strzelali Niemcy. No, okropne rzeczy się działy. A jednak ojciec mój mówił, nigdzie nie chodźcie. Zostańcie w swoim domu, bo co będzie miało być, to będzie. A po to pójdziecie na poniewierkę i nie wiadomo, co was czeka. No i tak było rzeczywiście. Zostali, wrócili się do domu ci ludzie i byli wdzięczni ojcu, że jednak nie poszli na poniewierkę. Bo potem co się działo? Jak ci ludzie, którzy uciekali w głąb Polski, tam dokąd doszli, a 17 września ze wschodu znowu była nawała na nas. No i to się działo, co się działo. Pani Mario, a czy pamięta pani informację o tym, że będzie założony obóz koncentracyjny na terenie Oświęcimia? Takiej informacji nie pamiętam, tylko pamiętam, jak już ten obóz był, to była taka fama i szła taka wieść, że tutaj, bo to było dawno, tu były koszary wojskowe, tak, że tu na tym terenie, że jest, Niemcy zrobili taki obóz koncentracyjny. I zaraz były takie echa, że kto tam się dostanie, to już żywy nie wychodzi. I ja nieraz po wojnie to sobie myślałam, sama sobie tak kojarzyłam,
że gdyby nie to, że armia radziecka już szła i no, już była wojna światowa z Niemcami, gdyby nie to, że nas oswobodzili, to wszyscy wyjechalibyśmy kominem do nieba. Tak by było. I jeszcze pamiętam, jak mój ojciec i jego przyjaciele, no pokolenie moich rodziców, jak się schodzili czasem i rozmawiali o tych czasach takich. I pamiętam, nie pamiętam kto to powiedział, ale powiedział, że Hitler już zaszedł pod Stalingrad i że gdyby Amerykanie nie poczuli strachu, obawy, że jeżeli już zajmie Europę, że zacznie sięgać za ocean, że tam po nich też rękę wyciągnie. Gdyby tego Amerykanie się nie obawiali, ale się tego obawiali i dlatego wielką pomoc słali do Związku Radzieckiego, no to była taka siła napędowa, żeby tych Niemców jednak, no, żeby z nimi walczyć, żeby ich przegonić. No i tak do tego doszło, że jednak przegrali tą wojnę. No. I nasza armia, która powstała w Związku Radzieckim, no to też słyszałam, jak mówili, że dzięki Wandzie Wasilewskiej, no bo to była komunistka taka, dzięki niej, bo ona zasugerowała i że jednak ta armia, pierwsza armia Wojska Polskiego imieniem Tadeusza Kościuszki, który walczył z Moskalami, prawda? No, że jednak ta armia w tym Związku Radzieckim powstała i ta armia polska, pierwsza armia, szła z armią radziecką wspólnie. I Pani Mario, wróćmy do momentu, jak założony zostaje obóz koncentracyjny, a z tym wiemy, że związane były wysiedlenia, które dotknęły również rodzinę Domasików. Jak to wyglądało? Jakby Pani mogła opowiedzieć? Bo byliście wysiedleni. Byliśmy wysiedleni 9 maja. Przyjechała po nas niemiecka policja i myśmy przewidywali, i mój tata też, no to moja mama wszystkie rzeczy spakowała. Mieliśmy wszystko spakowane. No, odzież i pościel, wszystko to było już, czekało. No, przyjechała niemiecka policja i przyjechał woźnica, żeby nas zabrać do Grójca. Proszę sobie wyobrazić, że ten woźnica przyjechał w drabiniastym wozem. Pani Maria, przepraszam, że wejdę w słowo, ale jakby pani mogła młodzieży powiedzieć, co to był ten wóz drabiniasty, bo myślę, że nie wszyscy będą wiedzieli, no, to co to znaczy ten wóz drabiniasty. Wóz drabiniasty to był wóz na okres żniwny, którym zwoziło się zboże z pola do stodu. No, był wóz długi i nie było fasągu, jak to na wozie, tylko drabiny były na zboże. No. W związku z tym ciężko tam było cokolwiek załadować, tak? Na ten no wóz. To co było spakowane wszystko, tak. A mebli nie wolno było brać. Myśmy wzięli tylko tobołki. No to tobołki mama porzucała na wóz. No i ja siadłam na tym wozie i nogi mi majtały po tym, no, bo to był wóz drabiniasty. No, to, no nie wiem, czym sugerował się ten gospodarz, że przyjechał z takim drabiniastym wozem. Przecież mógł przyjechać w skrzyni albo gnojnicę chociaż te,
to się gnój ładuje. No ale przyjechał tak, no i zajechaliśmy do Grójca i no i tam za ten pałac książęcy tam był taki, tak jakby rynek, taka wieś. No i tam nam zaraz do takiej rodziny Miłoniów. Jakie warunki tam panowały u państwa Miłoniów? To był nowy dom wymurowany, ale były tylko dwie izby wykończone, bo to byli młodzi ludzie. Tego gospodarza nie było w domu, bo był w pracy, w kopalni. Tylko ta kobieta była, młodzi ludzie. I dwóch synów mieli takich w podobnym wieku jak ja. Miałam 10 lat. No to te dzieci też takie były. I ta kobieta dała nam pokój. Ale z tego pokoju nie było drzwi wyjściowych, tylko przez kuchnię, do kuchni. I mój tata był taki rozgoryczony, no mówi, jak tu będziemy mieszkać? My w pokoju będziemy przez kuchnię przechodzić. No, to jest krępujące. I mój tata poszedł na między ludzi na rynek w tej wsi i pytał się, czy nie wiedzą, kto by jeszcze przyjął wysiedleńców. I tam jacyś mężczyźni powiedzieli, że w Puścinach taka pani Wojtalowa mówiła, że jakby trzeba było, to ona przyjmie. No to mój tata poszedł tam do tych Puścin, do tych Wojtalów. No i czy, że słyszał, żeby przyjęła wysiedleńców. A ona mówi, a czemu nie? Ale proszę sobie wyobrazić. Mieli dom drewniany, sień była taka, na dwie strony były drzwi w sieni i mieli kuchnię, była kuchnia i tu był pokój, a z drugiej strony sieni była taka komórka, no tak może jak tu siedzimy i do tych krzeseł i w tej komórce był taki duży piec chlebowy. Także było okno na gnojownię i tam nic się nie dało wstawić, jedynie stół, dwa krzesła, no bo nie było gdzie i podłogi też nie było. I ona mówi, ta kobiecina tak, no, mówi chętnie, ale niech pan zobaczy, czy to będzie odpowiadać panu. No ale mój tata jak zobaczył, że to są drzwi osobno i będziemy mieli taką, no, komórkę, no to się zgodził i zaraz w tym samym dniu my tam do tych ludzi przyjechali. Wiem, że to był maj, no to my spali w stodole i tam mieszkaliśmy do września u tych ludzi. To byli tak dobrzy ludzie, ta kobieta, ta Wojtalowa, to była taka poczciwa, dobra kobieta i miała córkę, Ludwinę. Ta córka była zamężna i miała takiego niemowlaka, miał 8 miesięcy, taki Tadziu. No to ona zajmowała ten pokój z tym dzieckiem i z tym mężem. Niedziela się nazywali. No a ci Wojtalowie tą kuchnię, a my tą komórkę. No ale było lato, no to spaliśmy w stodole i te rzeczy, jakie my mieli, te tobołki, no to my tam w tej komórce trzymali. I stół był pod oknem i dwa krzesła i za oknem była gnojownia tam była znowu obora, były krowy, pięć. Oni byli bogaci, takie gospodarze, mieli 4 czy 5 krów, a z drugiej strony była stajnia, znowu para koni. I ci synowie mieli 2 synów, Karol i Stanisław, to też w stodole spali. No. Czy później od państwa no Wojtalów? I my tam mieszkali do września, a mój tata był taki też przedsiębiorczy i zaraz się pytał ludzi, czy żeby gdzieś do pracy, że jest koło dziejem i żeby gdzieś pracę podjąć, no bo trzeba jakoś żyć. No to mu jeszcze tam ludzie doradzili, żeby szedł do tego majątku poksiążęcego. Tam był taki administrator, on był z piekar śląskich, taki Ślązak, sam Pieron,
jak to mówili. No. No i mój tata poszedł do niego i mówi, że ma zawód kołodzieja, czy by go przyjął do pracy. Łódź, Jerzunie, no jak chętnie, z otwartymi ramionami, bo miał fachowca, kołodzieja. No i zaraz było pomieszczenie na warsztat, na tą kolnię, a obok znowu była kuźnia taka olbrzymia. No to mój tata robił tam koła i wozy, a tam znowu kowal był, znowu to okuwał wszystko i konie tam. Kuźnia to była olbrzymia, tak, tam można było z parą koni wejść i chociaż deszcz padał, to tam ten kowal zawsze robił i konie podkuwał. No i tak mój tata się tam przyjął do pracy i po kilku tygodniach do tego administratora mówi, czy by nie miał gdzie jakiego mieszkania, no że mieszkamy tak, że to mu dosyć daleko chodzić do pracy. A on mówi, o panie Domasik, zaczekajcie, pomyślimy. No i tak, że nam dał to mieszkanie tam w tym folwarku pod Grodzką Górą, ale mówi, to ci musicie zaczekać, bo tam trzeba postawić piec kuchenny. No i dał nam dwa pokoje takie, no to dla nas było coś. No ale my weszli do tego mieszkania we wrześniu, ale my nie mieli żadnego mebla. Nic nie było. Bo przypomnijmy tutaj, że państwo nie mogli ze sobą zabrać nic. No nic. Nie wolno było się, no tyle co to wołki. No to my znowu pożyczali od ludzi. Od kogoś, nie pamiętam od kogo, szafa, łóżka. Wiem, że my przywieźli z Głębowic od naszego sąsiada takie, to były łóżka, taka para łóżek, żelazna i okucia miały takie mosiężne, no ładne łóżka były. Wszystko było pożyczane od ludzi. Do kuchni też jakaś szafka, też od kogoś my pożyczali. I leżankę mieliśmy już swoją też. No to ta leżanka była w kuchni, no a te łóżka z Głębowic przywieźliśmy, no to w tym pokoju znowu i szafa i komoda. Także i podłoga była. Tam państwo już mieszkali do końca. Tam już żeśmy mieszkali do końca wojny. No. I mój tata pracował tam w tym majątku jako kołodziej. I ten administrator, on był no taki Ślązak, krzyczał tak i tak poklął, ale nigdy nikomu nie zrobił krzywdy tam. Ludzie pracowali, ci fornale, o. Taki był naprawdę dobry człowiek. No. Pani Maria, jakbyśmy teraz cofnęli się troszeczkę do czasów jeszcze przed wysiedleniem was z Osieka i powspominały tutaj, żeby pani poopowiadała też młodzieży i państwu o szkole w czasie okupacji. No to tak. Ja chciałam iść do szkoły przed wojną i tak prosiłam mojego tatę, że i mamę, żeby mnie zapisali do szkoły. Ja jeszcze nie miałam 6 lat, no to mój tata poszedł do kierownika szkoły. Był kierownikiem, był pan Stanisław Zając, też zginął w obozie. I że czy przyjmą do pierwszej klasy taką jego córkę, że jeszcze nie ma 6 lat. A no mówi, jak ona ma ochotę, to że przyjmą. No i ja poszłam do szkoły, jeszcze nie miałam 6 lat. A przypomnijmy, to była szkoła w Osieku Górnym. Tak. Tak? I to są tak, dwie szkoły wtedy się znajdowały. Do wybuchu wojny, do 1939 roku, skończyłam 3 klasy szkoły powszechnej. I do pierwszej komunii już byłam, tam jest zdjęcie. Na tym skorzystałam dużo. A potem jak już
byliśmy pod okupacją niemiecką, tak Niemcy znowu otwarli szkołę dla nas, polskich dzieci, ale w języku niemieckim. I było dwóch nauczycieli tam na tym górnym osieku. Wszystkie dzieci polskie musiałyśmy iść do tej szkoły. Jeden ten nauczyciel był taki Niemiec rodowity, gdzieś z Saksonii. On w ogóle po polsku nie mówił. Ale nas jako polskie dzieci traktował jako dzieci. Nigdy się nie odnosił do nas arogancko, agresywnie. Nigdy nie powiedział do nas du schweine polnisz, jak to inni to. Nigdy nie powiedział takiego, ty polska świnio. Tylko traktował nas jak dzieci, jak uczniów. A drugi nauczyciel był, on mówił po polsku, nie wiem skąd był, bo mówił takim akcentem śpiewnym. No to on był taki Volksdeutscher. Bo to nie był Niemiec, tylko nazywał się Hartmann. I on nas uczył śpiewu, rysunków. Jakie przedmioty jeszcze mieliście w tej szkole? Tylko był język niemiecki, rachunki, no to gramatyka, czytać, pisać po niemiecku. No i rysunki i śpiew. No to ten drugi nauczyciel uczył nas rysunku i śpiewu. A ten niemiecki nauczyciel uczył nas matematyki, czyli rachunków i języka niemieckiego i gramatykę. I proszę sobie wyobrazić, że ja, no nie tylko ja, bo wszystkie te dzieci, jakie chodziliśmy do szkoły, nauczyłam się pisać poprawnie po niemiecku i pisaliśmy, uczył nas pisać szwabachą. Nie wiem, czy się orientujecie. Myślę, że trzeba będzie tu wytłumaczyć. Szwabacha. No, wiecie, co oznacza? No. Tak, stare niemieckie pismo. No to pisaliśmy tą szwabachą i teraz gramatykę. I czytanie, no to nauczyłam się tej gramatyki odmieniać. Ich bin, du bist, er, sie, es, ist. I czytać nauczyłam się biegle po niemiecku. No bo ten nauczyciel po polsku nie mówił. I mieliśmy jakieś tam podręczniki, no to ja się nauczyłam. Tak, i to mi pozostało czytanie i pisanie i gramatyka ta niemiecka. To mi pozostało, że jak jechałam do Ameryki i jechałam przez Frankfurt tymi liniami, jak one się nazywały? Tak. I jechałam przez Frankfurt. We Frankfurcie się przesiadałam do samolotu, co leciał do Chicago. Nie do Chicago, do Detroit. Do Metro Airport. I siedziałam w poczekalni i patrzę się. Te napisy niemieckie. No kurczę, ja to umiem czytać. Pierwszy raz po wojnie stwierdziłam, że nie zapomniałam czytania. W języku niemieckim. No, w języku niemieckim. A uczyła się pani tego tylko przez jeden rok. Tak. No, ale to jednak zostaje, co się człowiek nauczy. To zostaje. No. I w tym Frankfurcie, na tym lotnisku, no kurczę, jeszcze podeszła do mnie dziennikarka i po niemiecku do mnie mówiła, gdzie ja lecę. No ja mówię, że odpowiadałam jej w miarę po niemiecku, że lecę do Ameryki, do USA. I pytała mi się, czy ja lubię te linie lotnicze.
O kurczę, nie wiedziałam, jak odpowiedzieć. No i takie miałam przygody. No i zaleciałam do Ameryki. A rzeczywiście w Chicago lądowałam i w Chicago wychodziłam. I no, a tam z Detroit od Drabczyk Ireny przyjechali po mnie i zabrali mnie do Detroit, do stanu Michigan. A tu Chicago to jest w stanie Illinois. No i ja z tego samolotu, a mój bagaż, miałam tylko torbę podróżną, żadnej walizki, tylko torbę podróżną. Bo mi moja ta, co do niej leciałam, Irena Drabczyk mówi, Marysia, nic nie przywoź, nic nie, żebyś jak najmniej bagażu miała. No to ja miałam tylko torbę podróżną i z tym przyleciałam do Ameryki. No i w Chicago już tak bałam się po prostu, bo przecież po angielsku nie mówiłam. No i tak już po prostu na końcu podchodziłam do tych celników. No i, ale umiałam tyle powiedzieć, I don't speak English. Ktoś mnie to nauczył, żebym powiedziała, że ja nie mówię po angielsku. No to mówię, że I don't speak English. No tak ci celnicy zaraz zawołali tam kogoś, kto mówił po polsku i ten ktoś przyszedł. No i tą kartę pokładową, jaką miałam, wszystko to i napisał mi tam, ile to miałam. Bo się mi pytał, jak długo chcę zostać w Ameryce. Ja mówię, no jak długo mi pan pozwoli? No mówiłam po polsku potem. No i napisał mi, że miałam pobyt na 6 miesięcy. No. Ale została pani tam dłużej troszeczkę. Ale jakbyśmy wrócili jeszcze do czasów szkoły i okupacji, później zostają państwo wysiedleni z Osieka i przenoszą się do Grójca i w Grójcu również rozpoczyna pani szkołę, ale nie. Też jest to szkoła niemiecka. Nie było szkoły. W ogóle. Mieszkaliśmy dopiero w 1943 roku. Tak, dopiero otwarta jest szkoła Niemcy w Grójcu. Łaskawie, bo już byli na przegranej, już Rosjanie ich pędzili na zachód na przegranej, no to otwarli łaskawie szkołę dla polskich dzieci i z językiem polskim. Oczywiście. I nauczycieli wymordowali w obozach, ale panie nauczycielki dużo. Co się okazało, że Niemcy pani nauczyciele nie brali do obozu, tylko nauczycieli. No, no to z Dolnego Osieka kierownik szkoły był Kurcza Karol i z Górnego Stanisław Zając, no to zabrali do obozu i zginęli w obozie. Bardzo krótko żyli w obozie, szybko zginęli. Oni obaj zginęli w Mauthausen. Tak, tak. No i. Ale ta szkoła w Grójcu, pani Mario, też krótko była otwarta. Krótko, tak? No bo wojna się już skończyła. No ale były panie nauczycielki, były Polki nauczycielki. No to było co innego. A kierownikiem szkoły był polski nauczyciel, pan Józef Piela, bo on był przed wojną już tam kierownikiem szkoły czy nauczycielem. I jego Niemcy aresztowali i wywieźli też do obozu. Ale miał syna, jak mu było na imię, Mieczysław. I ten syn poruszył niebo i ziemię, że tego ojca z tego obozu wyciągnął. I mój brat, najstarszy Stanisław, tak trochę się przyjaźnił z tym synem tych Pielów, tym Mietkiem. I on kiedyś, no tak, zapytał go delikatnie, jak on zrobił, że on tego ojca z tego obozu wyciągnął.
I on mu się przyznał. Mówi, co zrobiłem? Okropną rzecz. Okropne świństwo zrobiłem, ale ojca wydobyłem. Podpisał lojalkę, że będzie takim konfidentem. On nigdy nie był konfidentem, ani nikogo nigdy nie wsypał, nie skrzywdził, tylko podpisał tą lojalkę. Jak to podpisał, no to oni tego kierownika z obozu zwolnili. No, ale sam powiedział, że zrobił taką podłą rzecz. I on po wojnie umarł w więzieniu w Krakowie na Montelupich. No. Pani Mario, jak mieszkaliście w Grójcu, w tym folwarku, tata pracował jako kołodziej. Jako kołodziej. Tak. A pani i mama czym się zajmowały? Jakby pani mogła opowiedzieć tą historię? Moja mama była kobietą, nie pracowała i nikt ją nie zmuszał do pracy. No, bo Niemcy nie lubili, jak ktoś nie pracował. No, ale mój tata pracował, no to mama już była od tego zwolniona. No, nie musiała iść do pracy, a więc zajmowała się tylko domem, no, sprzątała, prała, gotowała i tak dalej. A ja byłam, no, ile miałam, 11 lat, ale nie wiem skąd ten administrator dowiedział się, że ja chodziłam do szkoły i że po niemiecku się porozumie. Tak, zaprosili mnie do siebie i ja u nich pracowałam w kuchni i byłam na lato, byłam taką opiekunką, bo mieli syna, taki no do roku. I ja na lato byłam jego opiekunką. Woziłam go we wózeczku po parku i no bawiłam się po prostu z nim. A jak on spał, no to pani administratorowa, on się nazywał Wycisk, ten, a ona miała Marta na imię, pani administratorowa, no to przyniosły mi służące kobiałkę z ziemniakami, no to sobie uklękłam na podłodze i obierałam ziemniaki, zanim ten chłopczyk spał. No to ja ziemniaki obierałam na drugi dzień już, na obiad. Ale rodzina wasza znała się z Kaskiem Jędrzejowskim, tak, prawda? No myśmy to byli w sąsiedztwie, w Osieku. No. I w trakcie pobytu waszego w Grójcu do was trafiały paczki z generalnej guberni, tak? Jakby pani mogła tą historię tutaj przybliżyć wszystkim. No to nie tylko paczki, bo listy przychodziły, tak, na nasz adres. Moja mama te listy otwierała, wkładała do nowej koperty, a Kazek Jędrzejowski był takim kurierem, przynosił adresy. Ja te listy adresowałam, ale teraz list był zaadresowany do obozu, ale zwrotny adres trzeba było też napisać. Nie pamiętam, jakie ja te zwrotne adresy pisała. Fałszywe czy nie fałszywe, tego już nie pamiętam. Ale teraz trzeba ten list nadać. Znów jeździł taki listonosz z Bierunia. Też Volksdeutscher. A to był młody człowiek, 29 lat miał. Nazywał się Rębierz Paweł. To był taki człowiek, o, swój. To mama moja pokazała mu ten list. Patrzył i mówi, no, pani Tomasikowa, to ja nie wiem, jak będzie. Moja mama dała mu tam kartkę na mięso czy osełkę masła. My się bez tego obeszli, a on jak to zobaczył, no to było, wszystko było na kartki. No to dla niego to było też pomoc taka. Dobrze, pani Tomasikowa. Wezmę, ja to nadam. I on też w Oświęcimiu na Poczcie miał swoje szychy takie znajome, że ten list nadał.
bo to było też podejrzane by było. No, list nadał, no to po jakimś czasie Kazek Jędrzejowski, bo on u nas była taka baza, taka komórka, przyszedł, bo myśmy nie wiedzieli, mogliśmy myśleć, że on tego listu nie nadał, nie? Ale Kazek przyszedł po jakimś czasie i mówił do mojej mamy, że list w odpowiednie ręce doszedł. No to ten listonosz jednak miał swoich ludzi tam na poczcie, że ten list nadał, nie ze szkodą dla siebie, bo jego by też brali. No, to był przedobry człowiek, ten listonosz. Ojejciu. A czasem było tak, no bo on jeździł codziennie z Bierunia na rowerze z tą pocztą na Oświęcimiu, zabierał pocztę i do Grojca przyjeżdżał. No i oczywiście tam była komenda policji niemieckiej, no to on też na tą policję zawsze miał jakąś przesyłkę, a jak nie, to tam wstępował też. I często wysłuchał różne rzeczy. I kilka razy wysłuchał, że policja miała przyjść do nas na rewizję. To on jak jechał już z Grojca, wracał na pocztę do Oświęcimia, to zawsze tam wstąpił do nas. A na parterze, myśmy mieszkali na piętrze, a na parterze w tym domu mieszkała taka pani Wodzikowa z ojcem. On już był staruszek, ten jej tata. I on całe życie pracował u tej księżnej pani w tym zamku. Był księgowym. I jak wojna wybuchła, Niemcy weszli, no to on podpisał Volkslistę i był też Volksdeutscherem. Oni pochodzili z Moraw. To ten listonosz, jak wysłuchał tam na policji, że tam mieli do nas przyjść na rewizję, to przyszedł do tej pani Wodzikowej. On do nas nie przyszedł, nie powiedział, nie ostrzegł, tylko do niej przyszedł i mówił: pani Mario, tutaj będzie rewizja u Domasików. Mówi, nie wiem kiedy, ale będzie. No to ta pani Wodzikowa znowu przyszła do mojej mamy, zapukała i tak grzecznie, delikatnie powiedziała: pani Domasikowa, jak pani ma coś takiego nieodpowiedniego, to proszę sobie to schować, w jakiś sposób unicestwić, bo kto wie, czy nie będziecie mieć rewizji. No i tak było. A czy wie pani, w jaki sposób doszło do tego, że mama zgodziła się na te przyjmowanie tych paczek i przepisywanie tych adresów? No to znowu Kazek Jędrzejowski. Myśmy w Osieku byli w sąsiedztwie i on z moją siostrą chodził do szkoły na Dolny Osiek też i przyjaźnili się z moją siostrą Helą. No to on, przez niego wszystko. On taką zrobił sobie u nas bazę, że przychodził z takim zaufaniem do mojej mamy i adresy, i do nas przychodziły listy, i paczka czasem przyszła z guberni do nas. No to mama tą paczkę otwierała, bo trzeba ją było przepakować znowu do obozu, zaadresować. Nieraz w tej paczce były produkty już spleśniałe, to mama to wyrzuciła, a włożyła tam coś swojego. No, co tam mogła, to włożyła i zapakowała tą paczkę i znowu ja tą paczkę adresowałam. Ja swoim pismem takim, bezgratym. No i znowu ten listonosz, ten rębież, tą paczkę zabierał, mama mu tam coś dała, jakąś kartkę na mięso, czy na masło, czy coś, cokolwiek zabierał i też nadawał. Miał swoje wtyki tam na poczcie w Oświęcimiu.
to był przepoczciwy człowiek. A pani siostra Helena też pomogła w jakiś sposób Kaskowi Jędrzejewskiemu, tak? Jakby pani mogła też no, moja siostra powiedzieć. Pracowała w Wiedniu. Tak, ale będąc tutaj na przepustce... Ale jak tutaj, jak, czy na urlop przyjeżdżała, to się spotykali. Raz było właśnie tak, ona mi to opowiadała później, że ta ulica w Oświęcimiu tutaj, ulica Jagiellońska, po prawej obecnie stronie Jagieły. No, był trotuar, a po lewej było jeszcze, no to ten Kazek Jędrzejowski miał pełną teczkę jakiejś prasy podziemnej i no takie rzeczy. I no po prostu, a moja siostra była na urlopie z Wiednia, przyjechała, dziewczyna taka, no, wyglądała elegancko, płaszcz, miała taki trencz jakiś i ona wzięła tą teczkę od tego Kaska i tą ulicą Nur für Deutsche przeszła z tą teczką wypełnioną tymi gazetkami konspiracyjnymi i czym tam, nie wiem co tam było. I doszła do pewnego punktu, a on wszedł drugą stroną po tym błocie i tam jak już ona doszła gdzieś, gdzie byli umówieni, no to ona przeszła i tą teczkę mu dała i rozstali się. No. A pani rodzina również pomogła Wojciechowi Jekiełkowi. Wojciech Jekiełek był komendantem obwodu batalionów chłopskich powiatu bielskiego, posługiwał się pseudonimem Żmija. Tak. Był jednym z organizatorów przyobozowej grupy batalionów chłopskich utworzonej właśnie dla niesienia pomocy więźniom obozu KL Auschwitz. Mhm. I pani rodzina również w jakiś sposób... No to mogę to z detalami opowiedzieć. Jakby pani mogła. No, chętnie posłuchamy. Bo oni... on ten Jekiełek miał taką współpracownicę i ona była Ślązaczka. Gertruda miała na imię. I u kogo oni tam się... Tam gdzieś u kogoś, czy za cegielnią w Osieku, tam gdzieś wynajmowali pokój i tam... I... Żandarmeria niemiecka ich tam nakryła i ona chciała uciec, to ją zastrzelili, ona tam padła, a jego chwycili, bo on już, no i skuli go, związali mu ręce i zabrali go i przyjechali do Łęk. Jak się jedzie do Kent, w Łękach po lewej stronie są takie spichlerze były, bo tam też był jakiś majątek, nie wiem, kto tam gospodarował. I oni wzięli tego Jekiełka i na ten spichlerz, na strych, tam go związanego rzucili, zostawili, a oni poszli do tego administratora, bo to był Niemiec, no i tam się gościli. A on się z tych więzów oswobodził jakoś ten Jekiełek, bo to Kazek u nas opowiadał. I takie okienko było w szczycie. On tam tym okienkiem zeskoczył. No, połamałby nogi, jakby było twarde, ale tam była ziemia kompostowa, taka kupa ziemi kompostowej. I on na tą ziemię zeskoczył. No i uciekł tym Niemcom. Ale jak to człowiek po prostu jest zestresowany, w takiej panice. I on leciał szosą w kierunku Grójca, a jak jest w lewo szosa na Jawiszowice, on tam skręcił na tą szosą, a na moście, na Sole, bo to był most tam przez Sole, tam stał post niemiecki, bo ludzie jeździli do kopalni, do pracy,
to tam stała zawsze taka warta niemiecka i kontrolowali, kto jedzie. No to górnicy, co jechali na kopalnię, no to mieli dokumenty, nie, że jadą do pracy. I on tam na ten most doszedł i dopiero sobie uświadomił, że tam stoi niemiecki post. I on skręcił pod most w te wikliny, ale ten żołnierz krzyczał za nim i zatrzymywał go i za nim strzelił. I zranił go, tak mu tu przeszła kula i wyszła tu policzkiem w drugą stronę. No ale on jednak nie stracił przytomności ani nic, tylko biegł jeszcze, tą wikliną uciekał koło Soły. A Kazek Jędrzejowski gdzieś był, przechodził i usłyszał strzał. I mimo tak z przeczuciem takim jakimś poszedł tą wikliną też ku Sole, bo ten strzał był od mostu. No i tego Jakiełka spotkał. I przytaszył go właśnie do Grojca, do Walusów, pod Grojecką Górą. Tam byli Walusowie i oni mieli młyn. I on tam przytaszczył tego Jakiełka. Już potem ten Jakiełek zesłabnął. No to on go tak na plecach taszczył i do tego Walusa tam do stodoły z tyłu oderwał deski i tam go jakoś tutaj stodoły, a bo tam mieszkali ci wysiedleńcy z Rajska i on się obawiał. No to poszedł, obudził tych Walusów, tych synów, tego gospodarza i synów. Jeden miał Karol, a drugi Felix na imię. I tą Walusową obudzili, ona zapaliła w piecu i nastawiła wody, żeby była ciepła woda, bo powiedzieli tej mamie Walusowej, że się koń pochorował i że pójdą po Domasika. I przyszli w nocy do nas, do mojego ojca, zapukali i mój ojciec się ubrał i poszedł. No, i pani Maria, tylko przypomnę, że pani tata miał technika weterynaryjnego. Tak. Dlatego z pomocą przyszli właśnie do niego. No i mój tata wstał. Ja słyszałam, jak mój tata wstaje i mówi do mamy, że idzie, bo się u Walusów krowa pochorowała, czy koń. No i poszedł. I potem jak wrócił tam stąd, to wszystko to opowiedział mojej mamie. Po co tam był i co tam robił. No i opowiadał, że Kazek tego Jakiełka tam przytaszczył. No i wzięli go do obory, tam gdzie krowy i konie były. No i ta Walusowa nagrzała wody. Walusowa nie wiedziała, że tam ktoś, tylko że się koń pochorował i Domasik przyszedł tam. No i wzięli tego Jakiełka, tatuś opowiadał o tym mamie, miał swetr taki, golf, ściągli mu to, no i do beczki wody wzięli, nalali ciepłej, no i wsadzili go do tej beczki, żeby go umyć, no i mówi, i zemdlał im w tej beczce. No, trzymali go tak mocno, że, ale potem przyszedł do siebie, no i omyli go i mój tata mu zrobił opatrunek na to, jak umiał, co potrafił, bo przecież nie był lekarzem. Została, bo kula wyleciała, bo gdyby tam kula została, to by było gorzej, bo trzeba tą kulę usunąć. No ale co mógł mój tata, to zrobił, co potrafił. No i tego Jakiełka tam... ci Walusowie wzięli, wyrwali w słomie, tak zrobili takie pomieszczenie, tak jakby taką komórkę, no i tam przynieśli pościel i tam tego Jakiełka umieścili w tej, bo to była zima, styczeń. No i tam go umieścili
i tam leżał. I Kazek Jędrzejowski poszedł do Brzeszcz, do pani takiej, ona pracowała w aptece, prowadziła aptekę. Pani Maria Bobrzecka. Tak, no. I, no i powiedział wszystko, jak to, co się stało, jak się stało. No i ona dała odpowiednie środki dezynfekcyjne, i, no i bandaże, i gazy, i no, to, co mogła. No. No i zainteresowała się, czy kula została tam. Nie, Kazek mówił, że nie, że kula wyszła. No to mówi całe szczęście, bo mówi, to się obejdzie bez lekarza, tak? Bo jakby tam kula została, no to trzeba by było lekarza i tą kulę usuwać. No, ale jednak ona się porozumiała też z lekarzem, bo też mieli swoich zaufanych takich. No to on powiedział, co dać i co robić. No i tak było. I mój tata tam chodził. Nie wiem, czy co wieczór, czy rzadziej zmieniać mu opatrunki. No, no bo to trzeba było robić. No i ten jakiołek tam był w tej słomie, w tej stodole 4 tygodnie. I potem jak już doszedł do siebie i to się zagoiło, no to Kazek Jędrzejowski wziął go, gdzieś go wyprowadził, nie wiem do kogo, i potem przez granicę do guberni. No, też mieli takie przejścia, że bo to musiał już pociągiem jechać. No to też musiał mieć kontakt z kolejarzami znowu, żeby go przemycić tam. No, no bo tu już był spalony, no tu co innego mu pozostawało. No to tam do Krakowa go przemycił i tam w tym Krakowie już do końca wojny był. No Pani to... Mario, a czy oprócz Kazimierza Jędrzejowskiego, oprócz Wojciecha Jekiełka i wspomnianej Marii Bobrzeckiej z Brzeszcz, przypomina sobie pani jeszcze jakieś osoby pomagające, niosące pomoc? Było wiele takich osób. Wiem, że taką osobą też był organista. On był organistą w Porębie. Klaja się nazywał. To on też tam też się udzielał i też niósł pomoc. A zresztą było tak, że nikogo nie trzeba było mobilizować ani zapisywać, bo mój tata nie pozwolił się wciągnąć na listę tych pomagających, bo mówi, niech kogoś chwycą, ktoś będzie miał taką listę, no to mówi, mnie zaraz też aresztują. Mówi, ja będę pomagał i będę działał, ale nie chcę być nigdzie na żadnej liście wpisany. I było gro ludzi takich, którzy pomagali i nieśli pomoc. Wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkali w obrębie obozu, mieli to wszyscy w jakiś sposób pomagali. Wszyscy. Po kryjomu podkładali żywność, bo wiadomo, w obozie ludzie jak wyglądali. No, był głód. No to wszyscy ludzie dookoła podkładali... Pani Mario, bo zna, przepraszam, że tak przerwię, ale zna pani również historię bratowej. Moja bratowa, tak. Zosia. Pani Zofia Gabryś, Zofia Gabryś po mężu Domasik, no. Która była łączniczką ZWZAK. Tak, no to też jak ją aresztowali, jak ona to opowiedziała. Raz tylko opowiedziała to u nas. Nigdy nie chciała mówić na ten temat. Tylko raz opowiedziała, jak doszło do aresztowania. Czy to była wsypa, czy też już Niemcy mieli taki podgląd. No i przyszli do nich, do domu w Bielanach. Robili rewizję i szukali ją. A ona, to był
październik, ona nie spała w domu, tylko mieli stajnię i na stajni było siano i ona tam na tym sianie spała, że w razie czegoś, żeby jej nie było w domu. I usłyszała, że tam się coś dzieje. No, są esesmani i jest rewizja. Tak ona z tej stajni zeskoczyła przez podwórze, przez płoty. No, 18 lat dziewczyna, to mówi, jak skakałam przez płoty, jak sarna. I uciekła wzdłuż, taka młynówka płynęła, wzdłuż tej młynówki biegła i wskoczyła do wody pod brzeg. Takie ostrężnice były i ona pod te ostrężnice wskoczyła do tej wody i tam siedziała pod tym brzegiem. No i ci esesmani, którzy przyjechali tam, no jej nie było. Mama mówiła, że ona nie wie, gdzie ona jest. No to tą mamę wzięli na samochód i jej brat 11-letni był Jaś, a ojciec próbował uciekać, no to go zastrzelili. No i oni te zwłoki tego ojca i tą mamę jej, Gabrysiową i tego brata 11-letniego wzięli na samochód. A na tym samochodzie już mieli z Głębowic, taki był Marian Węglarz. On skończył chyba przed wojną w Kętach liceum i on pracował w Osieku w mleczarni. I oni też do tej mleczarni podjechali i już go mieli w samochodzie tam, tego Węglarza Mariana. No i tą moją bratową jeszcze nie, ale tą mamę i tego 11-letniego brata i te zwłoki taty. Ale jeszcze jej szukali. I szli brzegiem po wale wzdłuż tej młynówki. Przeszli. Trzech ich było, mówiła. Przeszli w jedną stronę, zawrócili się i szli już z powrotem i minęli ją. I ten ostatni się obejrzał i zauważył, bo miała nocną koszulę, bieliła się pod tym brzegiem. No i wrócili się i wyciągli ją spod tego brzegu. Zaraz ją tam zbili, no i przyprowadzili do domu. Kazali się jej ubrać. No to ona się odpowiednio ubrała, no i na ten samochód. I pojechali. I gdzie oni pojechali? Jeszcze nie pojechali do obozu, tylko pojechali przez Osiek do Głębowic i pojechali taki przysiłek, Dalachowice nazywają tam. I tam na tych Dalachowicach mieszkali klęczarowie. No, ten klęczar, co z Nachorem był, leczył. Tam mieszkali. Ci klęczarowie, tam ludzie im odstąpili dom, gdzie się przeprowadzili do rodziny, a oni tam sami w tym domu mieszkali. I to był dom przy samym lesie. Także z obory wychodziło się prosto do lasu. I tam pojechali, ten samochód tam pojechał z tymi więźniami już, ale tam u klęczarów, jak samochód jechał i takie światła, no to wiadomo było, kto to jedzie. Bo nie było tak jak dziś, tyle samochodów i pojazdów. No to ten klęczar szybko do obory i z obory do lasu i uciekł. A oni się zatrzymali przy tym domu i ci esesmani weszli, tą rodzinę zmaltretowali tak dokładnie. Musieli wszyscy leżeć twarzą do podłogi i tej średniej córce, Agnieszka jej było na imię, Nela do niej mówili,
kazali wstać. I wyobraźcie sobie, dziewczyna miała 13 lat, jak ona potrafiła się opanować i odpowiadać logicznie na ich pytania. No, pytali jej się, gdzie jest tata. Ona mówi, że oni nie wiedzą, gdzie jest tata. Że tata już dawno, jak wyszedł gdzieś już dawno, dawno temu, tak zniknął z pola widzenia i oni nic nie wiedzą o tacie. A tata przez oborę uciekł do lasu przed chwilą. A pani Mario, a dlaczego szukali pana klęczara? A dlaczego Niemcy szukali niejednych ludzi? Bez powodu, bo oni wiedzieli, że on jest taki znachor i że leczy. No to czy też u niego nie ma jakiejś konspiracji? No. No i dlatego? No ale on zdążył uciec i bo jakby był nie zdążył uciec, to by go byli też zabrali wtedy. No i oni wysłuchali wszystko to, co ta dziewczyna im powiedziała. No i zabrali się i odjechali. Ale on nie wrócił na noc do domu wtedy. Nie wiem, gdzie się poniewierał, ale nie wrócił. No. A no. Co stało się z pani bratową? Bo ona była w tym samochodzie również, tak? No to zawieźli do obozu. No i jest prosto na 11 blok. Ona nie miała numeru wytatuowanego, no bo była przeznaczona na śmierć. No to już sobie nie zadawali tego trudu, żeby jej numer wytatuować. No i... No ale było śledztwo. No to... Ile bicia użyła, to użyła. Mówi, że była, jak to u nas opowiadała tylko raz, to mówi, że była najszczęśliwsza wtedy, jak straciła przytomność. No bo nie wiedziała, co, no to jak straciła przytomność, to ją wtedy nie bili. Tylko wody z wiadra i chlust, jak oprzytomniała, no to znowu bili. No ale nic się od niej, niczego nie dowiedzieli. Było pod koniec wojny, już była ewakuacja obozu. No i ileś tam tysięcy tych więźniów prowadzili, gnali. I ona między innymi też szła. I opowiadała nam, że ona nie wie, gdzie to było, w jakiej miejscowości, tylko co pewien etap, jak przeszli ci więźniowie, no to na chwilę było odpoczynku. Bo po drodze, kto był słaby i przewrócił się, no to go zastrzelili. No i co jakiś etap, no to był na chwilę odpoczynek. I ona mówi, że wtedy jak odpoczywali, to ona z taką dziewczyną z Jaworzna poznały się w obozie tam. Mówi, kucnęły za jakimś krzewem, czy do ogródka weszły i za jakimś krzewem kucnęły i jak ta kolumna wstała i ruszyła, tak one nie wstały i nie poszły, tylko zostały. I jak się ściemniło, to wyszły z tego i zaczęły iść, ale nie wiedziały, gdzie są i gdzie idą. No i nie szły szosą, tylko szły śniegiem, polami, brnęły tak po tym śniegu. Moja bratowa już nie mogła iść, ale ta druga ją tak ciągła. I mówi, nagle zobaczyły takie tylko takie pasemeczko światełka. Bo wszędzie były ferdunklung, były pozaciemniane okna. Wszędzie musiały być zaciemnione, jakby ktoś nie zaciemnił okna, to była kara, albo do obozu mógł się dostać. I one skierowały kroki do tego światełka. No i tak szły, aż przyszły do tego światełka i to był dom. I takie wąziutkie spoza tego ferdunklung było pasemko światła. No i one już obojętne, niech się dzieje co chce, zapukały do tego domu.
Jak zapukały, otworzyła kobieta. No a one były w cywilnym ubraniu, bo nie były w pasiaku. Ona, ta kobieta mówi, a czego chcecie? A one mówią, że chciałyby się ogrzać, że wracają z Niemiec, z roboty, uciekły i wracają i że chciałyby się ogrzać, bo tak zimno. A no to wejdźcie, wejdźcie. I zaprosiła ich do środka i zrobiła tam jakieś herbaty i mówi do nich tak, no, to mi jest ciężko powiedzieć teraz. Mówi do nich, no, mówi, to macie szczęście, że wracacie, idziecie do domu, ale żebyście widziały tu pod wieczór tych, którzy szli, no, ta kolumna tych ludzi z obozu, jakbyście to widziały. I one wtedy pękły i powiedziały dopiero tej pani, że one szły z tą kolumną, tylko im się udało i uciekły. No mówi, jak to powiedziały, to mówi, kobieta, co o jejciu, wody nagrzała, kazała się im umyć, no do bali tam, bo przecież nie było wodociągu czy wanny, do bali, żeby się wymyły, czystą bieliznę im dała, nie miała kobiecej bielizny, dała im piżamy swoich synów, bo jej mąż był w pracy, w kopalni, ona była sama w domu. I jak one powiedziały, że to ona tak zareagowała i tak ich po prostu i do łóżka, do pościeli. I ona wtedy mówiła, no też była forsdeutscherką. Też jej mąż musieli się, bo to było gdzieś koło Pszczyny. I moja bratowa powiedziała, że do dzisiejszego dnia, dokąd żyła, nie potrafiła powiedzieć, gdzie to było i u kogo. No. I tak ta kobieta umyła się, dała im te nocne ubranie takie. I moja bratowa tam była u niej 4 tygodnie. No bo była tak chora, temperaturę miała taką wysoką, ale jej mąż pracował w kopalni w Jawiszowicach czy w Brzeszczach. I ona powiedziała, że jej brat tam pracuje. Miał na imię Leon. I ten mąż tej kobiety odszukał tego jej brata. I powiedział mu tylko tyle, że pańska siostra jest bezpieczna i zdrowa. Więcej mu nic nie powiedział. No to oni już wiedzieli, on już do domu zaszedł z tą wiadomością, że siostra żyje i że jest bezpieczna. No. I tam była moja bratowa, nie wiem jak długo, i później dopiero jej brat przyjechał tam po nią, nie wiem, czy wozem, czy jak. No jak już było po wojnie, jak się już Niemcy odeszli. No. A właśnie, czy pamięta pani ten moment wejścia wojsk rosyjskich i oswobodzenia? Tego nie widziałam, bo to był 26 na 7 stycznia. Ale co przeżyliśmy, przeżyłam ze swoją ciocią, bo ja poszłam już do mojego rodzinnego domu, tata mi tam kazał iść i jego siostra, moja ciocia, była tam ze mną. I tam były i krowa w stajni była, czy jałówka, i świnie były, no my to karmiły i robiłyśmy z tym. I teraz była taka potyczka. A ja byłam, no przecież nie wiedziałam, bo byłam taką 14-letnią dziewczyną, a moja ciocia to jeszcze tym bardziej.
bo mogłyśmy uciec z tego domu, gdzieś iść do sąsiadów i do piwnicy. A ja nigdzie nie poszłam, tylko zostałyśmy w tym domu. I w nocy była taka potyczka. Od wschodu Rosjanie, a tu Niemcy się wycofywali. I dopiero mi to potem powiedział taki. I mój tata mi to potem powiedział. I taki człowiek, co z Głębowic przyleciał do nas boso w zimie. Że jak jest taka sytuacja, gdzie armia ustępuje, a nacierająca odbiera te tereny, to ta ustępująca armia daje znak swoim, swojej armii, czyli Niemcy dawali znak swoim pobratymcom, że się wycofują z tego miejsca. A więc co wtedy robią? Zapalają na przykład dom, stodołę i takie ognie. I oni, nad nami było sąsiedztwo, taki dom był z strzechą kryty i tam ten dom zapalili Niemcy, wycofywując się. No to mężczyzna z tego domu boso przyleciał do nas. A ja byłam tak w takim szoku, w takim strachu, bo no jak dziewczyna taka, 14-letnia. I on przyleciał boso i tłucze na drzwi. I ja pamiętam, jak powiedziałam, że choćby sam diabeł był za drzwiami, to otwieram. I otworzyłam te drzwi. On wskoczył do nas bosymi nogami. Ja go nie poznałam, no bo mieszkaliśmy w Grójcu, a tak sprzed wojny mało go znałam. To był Tomczyk, się nazywał, i Władysław miał na imię. I no to on wskoczył do domu, ja zamkłam z powrotem i no i do kuchni, w kuchni się paliło w piecu. I on mówi tak, żebyśmy tak cichutko siedzieli, nie ruszali się nawet. No to ja pamiętam, że siedziałam koło stołu i położyłam głowę na stole i ręce tak i siedziałam, a moja ciocia na łóżku leżała, a on z drugiej strony stołu, bo już Rosjanie szli. Już tam przyszli i no i koło domu naszego chodzili i zaglądali oknem. I on mówi, tylko cichutko leżcie, cichutko, żeby my byli. No i oni pozaglądali tymi oknami i odeszli. No, bo sprawdzili, to był patrol rosyjski. No to takie mam wspomnienie, że tak było. A dopiero rano, jak żeśmy wstali, no to gościńcem było widać tę armię radziecką, jak oni szli. Piechotą i czołgi na piechotę. No, naprawdę. I wyobraźmy sobie, to wojsko radzieckie, oni szli w tych walonkach, filcowych butach. A przecież te podeszwy się im zdarły, bo później to się nadaje, ale na Syberii takie walonki, nie? No, oni potem szli po prostu bosymi nogami w tych cholewach tylko. No to jak spotkali człowieka, co miał buty na nogach, no to mu ściągli buty z nóg i zostawili go bosego. Tak robili, no bo co miał żołnierz, jaki miał wybór? Mój ojciec miał takie filcowe buty na nogach, to mu ściągli te buty z nóg, a zostawił mu ten radziecki żołnierz, miał takie kalosze gumowe, to mu zostawił te kalosze, a te buty mojego taty sobie ubrał i poszedł. Takie są prawa wojny. No. Pani Mario, kiedy pani rodzina wróciła do Osieka?
No ja już jak Rosjanie weszli i przeszli przez Osiek, no to ja czekałam, kiedy moja rodzina wróci do Osieka. Najpierw przyszli do mnie sąsiedzi, oni byli z Głębowic, ale też tam mieszkali, gdzie my, Tomczykowie. Mieli syna takiego, miał 6 lat, ciągli go na saneczkach. I oni przyszli do mnie pierwsi i powiedzieli, co tam użyli, jaki tam, bo Niemcy z Zasoły walili do tego folwarku. Tam 5 rodzin nas mieszkało, wszyscy się stłoczyli w jednym pomieszczeniu za ostrzałem. Także nikomu nic się nie stało. Ale tam było dowództwo radzieckie w tym domu. No to oni mieli pretensje, oni myśleli, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, że tam tych Niemców zasłom, że powiadomili w jakiś sposób i Niemcy tak walili tam, rozburzyli całe to piętro, gdzieśmy mieszkali, to całe było w gruzach. No i tak ci żołnierze radzieccy tak byli wściekli. Mojego ojca i tego sąsiada Tomczyka 2 razy stawiali pod mur, że ich zastrzelą, żeby powiedzieli, żeby się przyznali, że oni dali tam cynk do tej armii niemieckiej. No ale jak mogą powiedzieć, że dali, jak nie dali? No, no i tak, że ich nie zastrzelili. Ani tego mojego ojca, ani tego sąsiada nie zastrzelili. A no to mi ci ludzie, ci sąsiedzi mi to odpowiedzieli, jak szli do Głębowic. No to ja byłam roztrzęsiona i płakałam. A jak potem moi rodzice wrócili i moja rodzina, no to ja nie potrafiłam z nimi rozmawiać. Płakałam. No, wojna to coś okropnego. Wiele lat po wojnie już, jak robiłam coś w polu i myślami tak wracałam do tych czasów, to wiele lat po wojnie pomyślałam sobie, że gdybym jeszcze raz miała widzieć te esesmańskie mundury i żeby jeszcze raz miała być wojna, to kupię trucizny i otruję się. Tak myślałam, żeby nie przeżywać tego strachu. Najgorsze przeżycie to jest strach. Strach to jest coś okropnego. No, naopowiadałam już. Pani Mario, dziękujemy bardzo serdecznie. Ja mam tylko takie pytanie, czy ktoś z Państwa tutaj zgromadzonych ma jakieś pytanie do Pani Marii? Proszę bardzo. Możecie pytać cokolwiek, będę odpowiadać. Nie ma żadnych pytań. W takim układzie dziękujemy serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Mario, bardzo serdecznie dziękujemy za te historie. Niezwykłe i trudne z czasów II wojny światowej. Ja z mojej strony zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej i sprawdzania informacji na temat różnych wydarzeń organizowanych przez nasze muzeum. Na pewno w kwietniu będzie konferencja, na którą będziemy Państwa zapraszać i również takie spotkanie planujemy zorganizować pod koniec kwietnia, także proszę śledzić informacje zawarte na naszej stronie, a my jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Pani Mario dziękujemy. Myślę, że możemy nagrodzić oklaskami Panią Marię. Dziękuję. Pani Mario.
Pani Mario, bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za tą niezwykłą opowieść, bardzo emocjonującą, bardzo obrazową, bardzo wzruszającą i gratuluję tak wspaniałej pamięci i tak wspaniałej dokładności w faktach, wydarzeniach, osobach. Także bardzo serdecznie w imieniu całego zespołu naszego muzeum dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy w kontakcie, ponieważ muszę powiedzieć, że pani Maria od początku, jak powstawaliśmy, jak się tworzyliśmy, była jedną z pierwszych osób, do której udało nam się dotrzeć i od razu zostaliśmy przyjęci bardzo otwarcie, bardzo gorąco. No tak jak państwo pewnie, zwłaszcza młodzież poznała dzisiaj panią Marię, że umie opowiadać i robi to niezwykle ciekawie i ma ogromne serce w tym przekazie, bo przecież to o to chodzi, żebyśmy, no zwłaszcza młodsze pokolenie, miało okazję usłyszeć bezpośrednio od świadka, jak to wyglądało, tym bardziej od takiego świadka, który ma taki dar opowiadania. Bardzo dziękujemy pani Mario. Wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim. Bardzo, tak symbolicznie. To jest symboliczne. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Miło mi było. Mam nadzieję, że mikrofon. Mam nadzieję, że słuchaliście z zainteresowaniem mojej opowieści. Mam już 92 lata. W tym roku skończę 93 lata. To już jest wiek. I naprawdę cieszę się i Panu Bogu dziękuję, że mój umysł pracuje sprawnie, że pamiętam i potrafię opowiadać. Naprawdę. I dziękuję wszystkim za cierpliwe słuchanie. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry. Pani usiądź, bo będzie wygodnie. Ale mogę. A my w imieniu zgromadzonej tutaj młodzieży bardzo byśmy chcieli podziękować za to, że mieliśmy okazję wysłuchać pani wspomnień, bo jest to naprawdę zupełnie inne doświadczenie, kiedy słyszy się to właściwie od świadka tej historii, niż kiedy czyta się to z podręcznika. Inny zupełnie wymiar tak naprawdę przeżywania tego wszystkiego. Ja jestem trochę poruszona, dlatego trochę mi głos drży, tak. Ale jest nam bardzo miło, że możemy uczestniczyć w takich spotkaniach i że dała nam pani możliwość właśnie posłuchania tego wszystkiego. I za tą pani właśnie, za to pani świadectwo chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować, bo jest to strasznie ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. A tak jak pani powiedziała, ma już pani 93 lata w tym roku, tak? No to my życzymy 120 albo nawet więcej, żeby pani jak najdłużej mogła z tym swoim właśnie, swoją historią, swoimi wspomnieniami się dzielić z innymi ludźmi. Dokładnie. Serdecznie dziękujemy. Zapraszam. Przyjedźcie kiedy do nas, do Osieka. Zapraszam serdecznie. Będę wam znudzić opowieści bez końca. Dziękujemy. Pani Mario, dziękujemy raz jeszcze bardzo serdecznie. Jeżeli młodzież ma ochotę zrobić sobie zdjęcie wspólne z panią Marią, to zapraszamy. Już dziękujemy serdecznie raz jeszcze. Zapraszamy, tak, właśnie, najważniejsze. Zapraszamy jeszcze na taki mały poczęstunek, kawę, herbatę. Dziękujemy pięknie.